Dzień dobry, Jacek Porzycki, gość OX.pl. Dzisiaj jesteśmy w Górkach Wielkich i naszym gościem jest lider zespołu elektryczne gitary, pan Kuba Sienkiewicz. Pan Kuba Sienkiewicz czy pan Jakub Sienkiewicz? Dzień dobry, jestem, witam się z państwem, dzień dobry. Kuba czy Jakub, woli pan? A jak panu wygodniej, każdy ma jakąś tam wadę wymowy i jednemu łatwiej i drugiemu k wymówić, różnie bywa. Tak? A że J jest zaraz po K albo na odwrót, to jakoś damy radę. Z takim nazwiskiem myślę, że można zostać albo pisarzem, albo noblistą, a pan na początku swojej drogi zawodowej był lekarzem. Nie wiem, czy to jest temat tabu, czy mogę zapytać o coś. Nie chcę żadnej recepty, tylko chciałem zapytać o pana wspomnienia z tamtego czasu jako właśnie lekarza, zanim został pan wokalistą. Nigdy nie zostałem wokalistą w zasadzie. Uważam się przede wszystkim za piosenkarza, autora. Zajmowałem się tym od zawsze i to jest moje zajęcie. Czy byłem na studiach, czy byłem w liceum, czy byłem w pracy, to zawsze byłem piosenkarzem tworzącym piosenki. To się przewija przez całe moje życie w takiej czy w innej formie. A w szpitalu pan śpiewał? W szpitalu też śpiewałem, oczywiście. Na przykład na Sylwestra. A co pan śpiewał na Sylwestra w szpitalu? No pacjentom na oddziale intensywnej opieki medycznej śpiewałem Spokój Grabarza, czy To już jest koniec. No takie wesołe rzeczy raczej. No tak, możemy już iść, więc pacjent wstawał z łóżka i wszedł w nowy rok z nowym krokiem. I prosił o wypis i receptę, tak. Dobrze, to ja w takim razie... A co będzie pan śpiewał dzisiaj na koncercie w Górkach Wielkich? Dzisiaj wykonamy typowy recital plenerowy, złożony z piosenek, które pochodzą właściwie po trochu z wszystkich naszych płyt, czyli taki przekrojowy. Będzie miał przede wszystkim ten charakter rozrywkowy. No, może pominiemy te piosenki o tematyce historycznej, ponieważ akurat to nie jest dobra okazja, taki festyn, żeby skupiać uwagę słuchaczy na tematach historycznych. Mimo, że mamy stulecie niepodległości. Nie chce pan poruszać tematów związanych z polityką, z państwowością? Nie chcę poruszać tematów związanych ze stuleciem, bo w ogóle uważam, że nie ma żadnego powodu do dumy specjalnie. Te całe 1000 lat historii to raczej uważam za zmarnowane 1000 lat, aż 100 ostatnich lat to już w szczególności zmarnowane. Także wolę tego tematu nie dotykać. Bardzo rewolucyjnie pan się odnosi do 100 lat niepodległości. A dlaczego pan uważa je za zmarnowane 100 lat? Zmarnowane dlatego, że wszelkie osiągnięcia, które Polska miała, były marnotrawione. Traciliśmy wszystko w wyniku własnej głupoty, czy to dyplomatycznej, czy społecznej. Po prostu zachowujemy się przez całą swoją historię tysiącletnią na zasadzie jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Uważam, że raczej należy się wstydzić takich rocznic. Dlatego nie chcę specjalnie tutaj słuchaczom zawracać głowy takimi tematami. No, jako elektryczne gitary popełniliśmy dwa takie duże programy o tematyce historycznej. Płyta Historia i płyta Czasowniki. No tam to wszystko szczegółowo wyłuszczyłem, te swoje poglądy na temat tej niechlubnej historii Polski. No nie będę ludziom psuł humoru teraz w czasie zabawy. Rozumiem. A które rocznice uważa pan za takie godne do świętowania? Z wielką pompą, z wielką taką radosną fetą, żebyśmy się mogli bawić, a nie użalać nad swoimi błędami. Myślę, że 4 czerwca 1989 roku jest dobrą okazją do świętowania. Myślę, że dzień, w którym prezydent Mościcki w 1936 roku ustanowił święto dożynek, jest też wesołym świętem, ponieważ tradycja ta trwa do dzisiaj, a my na tych dożynkach gramy. A Bitwa Warszawska na przykład? O, Bitwa Warszawska też bardzo ciekawy epizod.
w ogóle jak z bajki, ponieważ państwo polskie, które w wyniku ogólnoświatowej wojny wyłoniło się jako niepodległe, następnie toczyło kolejną wojnę o własny byt. I to w dodatku wojnę wygrano. To jest naprawdę historia jak z bajki, niezwykła, którą można świętować z wielką dumą, bo stało się wówczas coś naprawdę mało prawdopodobnego. Przenieśmy się na chwilę, jeżeli pan pozwoli, z tej makrohistorii do mikro. Chcę zapytać konkretnie o pana. Czy są takie wydarzenia w życiu, pana życiu, które są okazją do dobrego świętowania, które pan celebruje z radością? Jest kilka takich sytuacji związanych z moim życiem zawodowym. To jest na pewno moment, w którym zdecydowałem się w ogóle swoją twórczość pokazać ludziom. Był to rok 81, kiedy podczas strajków studenckich do dużej widowni i spragnionej dzielenia się twórczością wykonywałem swoje piosenki, no bardzo podobne do tych, które dzisiaj śpiewam. Drugim ważnym przełomem była decyzja taka, żeby ten repertuar, który mi się uzbierał przez kilkanaście lat, jeszcze raz zaaranżować i publicznie przedstawić już pod szyldem elektrycznej gitary w jakimś normalnym wydawnictwie. To był wielki przełom, bo wiązał się z tym, że stawałem się przez to osobą publiczną, a to była duża jakościowa zmiana w moim życiu. Na pewno bardzo sobie cenię też takie rzeczy jak doktorat, specjalizacja. Neurologia. Tak, wszystkie miejsca pracy, w których uczestniczyłem. Bardzo sobie cenię początek współpracy z fundacją, w której pracuję do tej pory. No ale to tego jest bardzo dużo i myślę, że z życia zawodowego mogę być zadowolony. Wie pan, do czego zmierzam? A życie osobiste? Czy więcej jest tych sukcesów, czy porażek? Jak pan ocenia ten dotychczasowy etap swojego życia? Człowiek całe życie się uczy, jak to mówią. Dobrze byłoby, żeby tak faktycznie było. Tak, ja jestem typowym rockmanem, to znaczy od znaczenia słowa rock, czyli bujać się. Człowiek, który buja się przez całe życie, to jest właśnie rockman. To ja spełniam tę definicję idealnie. Bujam się, ale coraz bardziej świadomie. Bujał się pan, z tego co czytałem, też kiedyś nie do końca świadomie. Są takie karty w pana życiu prywatnym, których chyba, które chciałby pan teraz wyrzucić, prawda? Tak mi się wydaje. Nie chcę wskazywać o konkretne momenty, które mi chodzi, ale wydaje mi się, że walka z jakimiś słabościami gdzieś w pana życiu również była. Czy może pan o tym opowiedzieć naszym widzom? Mnie się zdaje, że od każdej kobiety człowiek się czegoś uczy i właściwie nie mogę powiedzieć, że żałuję tego czegoś innego, relacji, związków. A używki? Używek nigdy nie używałem, natomiast wydaje mi się, że takie etapy w życiu osobistym są potrzebne. Te porażki, takie, które nas kształtują. Porażki, no. Negatywne doświadczenia. Ja to myślę, że każda porażka, czy też pozorna porażka, powinna być przetransformowana w sukces, przynajmniej w naukę, w jakiś pożytek osobisty. A ponieważ człowiek do końca życia się uczy, mimo starzejącego się mózgu. Mówi doktor neurologii. Tak, no bo układ nerwowy zachowuje zdolność uczenia się przez całe życie, mimo postępującego wieku i postępujących zmian wstecznych. Dendryty, synapsy cały czas działają. Działają, a niektóre z nich nawet tworzą się na nowo. Oby. I są podstawą pamięci. Pamięci, która utrwala nowe doświadczenie, nowe informacje. Kończąc, bo nie chcę tutaj zabierać panu dużo czasu, tym bardziej, że pewnie jakaś próba przed koncertem też będzie wskazana. Które piosenki wykonuje pan najchętniej po tylu latach? Ja myślę, że jest kilka takich tytułów. Czy wszystkie już są tak dla pana nudne albo tak schematyczne, że traktuje pan to jako po prostu przydział obowiązku i tyle? Każda piosenka, która funkcjonuje w naszych programach,
ma jakąś określoną funkcję. Rzeczywiście jest kilka takich utworów, które mi się przejadły. Na przykład piosenka Jestem z miasta, już nie oddaję do końca tego, co obecnie czuję. Albo piosenka Co ty tutaj robisz? Właściwie wykonuję ją tylko po to, żeby trochę podwyższyć temperaturę recitalu. Ale... Dzieci? Jeśli jest odpowiedni kontekst, to się nie obrażam na utwory i one się przydają w całkiem w nieoczekiwanych sytuacjach. Po prostu piosenkę trzeba dobrać do sytuacji, do kontekstu lokalnego i do bieżącej chwili. I każda z nich może być pomocna. W końcu to ja je ułożyłem, więc aż taką dużą agresją wobec nich nie pałam, prawda? No byłoby to dziwne i skomplikowane. I niepotrzebne. Po co się męczyć? Zgadza się. Zapytam o taką kwestię jeszcze związaną właśnie z działką wokalną, artystyczną, estradową. Nie chcę wkraczać na pana pole, bo wydaje mi się, że nigdy nie miał pan do czynienia z czymś takim. Już mówię, o co chodzi. Mnie bardzo denerwuje, jak idę na koncert i słyszę artystę z playbacku, grającego lub śpiewającego. Jaki pan ma stosunek do... Czy bywa pan na takich koncertach, czy uważa pan, że jest to jakaś nieuczciwość wobec tych, którzy przychodzą? Mam doświadczenia zarówno z półplaybackiem, jak i z pełnym playbackiem. Wiele sytuacji koncertowych, jak i w telewizji, w programach telewizyjnych nauczyły mnie, że staranne ustawianie dźwięku do występu na żywo jest bardzo często niepotrzebne i powoduje tylko frustrację, zdenerwowanie personelu na miejscu, zdenerwowanie wykonawcy. Dużo lepiej sprawdza się, nie zawsze, ale w niektórych sytuacjach, playback. Na przykład w telewizjach śniadaniowych. Zdecydowanie polecam wszystkim, którzy by się tam wybierali albo jeszcze takich plenerowych, na takich plenerowych imprezach? Ja mówię o konkretnych sytuacjach. Telewizja śniadaniowa zdecydowanie lepiej posługuje się pełnym playbackiem. Są też sytuacje estradowe, kiedy ustawienie dźwięku ze względu na wielu zmieniających się wykonawców lepiej sprawdza się pół playback, czyli instrumenty, niektóre instrumenty tylko żywe i niektóre wokale żywe. To jest sytuacja, kiedy naprawdę łatwo jest opanować tą materię dźwiękową. Natomiast przyjeżdżanie na przykład na taką imprezę jak tutaj z playbackiem uważam zupełnie za niepotrzebne, bo większość zespołu, większość wykonawców i solistów również lepiej wypada, choćby nawet to nie było doskonałe, choćby to nie miało jakości takiej perfekcyjnej, jak oni by sobie zamarzyli, to jednak odbiór jest dużo lepszy, kiedy to jest na żywo. Czyli rozumiem, idąc tym tropem, że będzie dzisiaj 100% elektrycznych gitar. No będzie saksofon też. O, 100 plus 1. I kończąc już, ja nie czytam prac z dziedziny neurologii. Czasami przyznaję, że czytam portale, które są mniej lub bardziej wiarygodne, internetowe. I wyczytałem, że ma pan szansę odziedziczyć jakiś dość duży majątek. Czy mogę pana zapytać o tę kwestię? Jak tam sprawa odziedziczenia tego majątku, na jakim etapie jest? Czy jest to pytanie? Pytanie z cyklu rodzina, majątek rodziny. Pani Krystyny Sienkiewicz? Jestem w trakcie sprawy spadkowej. Prawdopodobnie potrwa to kilka lat. Rozumiem. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję panu za rozmowę i życzę bardzo dobrego koncertu. Do widzenia. Pozdrawiam.